W siódmym odcinku Tańca z Gwiazdami swoje taneczne umiejętności zaprezentowała po raz kolejny Dagmara Kazimierska. Popularna celebrytka w parze z Marcinem Hakielem znów nie porwała serc jurorów. Iwona Pawłowicz nie szczędziła ostrych słów krytyki. Kazimierska otrzymała porażająco niską notę. Dagmara Kazimierska, mimo iż tańczy w parze z Marcinem Hakielem, jednym z najbardziej doświadczonych tancerzy w całym show, to jak do tej pory nie zaskarbiła sobie serc jurorów. Popularna celebrytka w ostatnim czasie szeroko krytykowana była również przez widzów programu, ponieważ ich zdaniem powinna odpaść w poprzednim odcinku, gdy była zagrożona. Ostatecznie tydzień temu z Tańcem z Gwiazdami pożegnał się Aleks Mackiewicz. Dagmara Kazimierska w siódmym odcinku programu zaprezentowała Quick Step, który jak się szybko okazało, nie przypadł jurorom za bardzo do gustu. Iwona Pawłowicz nie gryzła się w język. Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel w kowbojskich strojach zatańczyli, po czym przeszli do ocen jurorskich. Krzysztof Ibisz przyznał, że Kazimierska to chyba jedyna kobieta, jaką zna, która jest wyluzowana nawet w gorsecie. Jurorzy docenili stroje Kazimierskiej i Hakiela. Ja się wyluzowałem, fajna była zabawa. Nie będę tego oceniał restrykcyjnie, nie będę też oceniał techniki, bo widać było. Ciężko. Na pewno w kowbojkach tańczyć Quick Stepa, ocenił Rafał Maserek. Zobacz, Dagmara Kazimierska wyjawiła, jakie przezwisko miała w więzieniu. Fani będą zaskoczeni, jesteś ulubienicą polskiej publiczności. Tutaj ludzi w studio, więc o czym my mówimy? Skomentowała z kolei Ewa Kasprzyk. Iwona Pawłowicz skrytykowała występ Kazimierskiej zdecydowanie bardziej niż jej koledzy z jury. Na pewno to był Quick, ale moim zdaniem nie step. Rozpoczęła swoją surową ocenę. Wiesz co, dla mnie, to się zaczyna robić męczące. Ale powiem ci dlaczego. Gdybym wyłączyła muzykę i dodatki, to każdy taniec jest w sumie identyczny, uśmiecham się fajnie, jadę po bandzie. Nic nie umiem, ale mnie kochają, grzmiała Pawłowicz. Dagmara Kazimierska postanowiła odpowiedzieć na słowa Iwony Pawłowicz. Jak stwierdziła, Taniec z Gwiazdami to program rozrywkowo. Taneczny, a ona jest tą częścią taneczną. Taneczną czy rozrywkową? Zapytał od razu Krzysztof Ibisz zdumiony. Rozrywkową. Poprawiła się Kazimierska natychmiast, ku ogromnej uciesze widowni. Ostatecznie jurorzy ocenili występ Dagmary Kazimierskiej tylko na 16 punktów. Rafał Maserek przyznał notę 4, Ewa Kasprzyk 5, Tomasz Wygoda 5, a Iwona Pawłowicz zaledwie 2.